publicznego. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania? Bardzo proszę, pani poseł Wróblewska. Dziękuję, panie przewodniczący. Panie ministrze, mam pytanie odnośnie ustępu 3a, który został dodany w artykule 27a. Jest to zapis, który pozwala ministrowi rodziny, pracy i polityki społecznej na uznaniowe pozostawienie w rejestrze OPP organizacji, która nie dopełniła obowiązku sprawozdawczego. Jest to rozwiązanie z jednej strony korzystne, gdy jakaś organizacja znajdzie się w sytuacji wyjątkowej, jednak może też prowadzić do wyciągania z kłopotów jednych organizacji, innych zaś nie. Aby tego uniknąć, ministerstwo powinno przekazywać wykaz takich organizacji Radzie Działalności Pożytku Publicznego, ujawniając, w jakich przypadkach zastosowano to swoiste prawo łaski. Argument ten ma znaczenie wobec faktu, że dysponentem Funduszu Wsparcia Organizacji Pożytku Publicznego jest właśnie Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Poprzez decyzje uznaniowe jednym można ułatwić dostęp do środków wspierających potencjał organizacji pożytku publicznego, innych zaś eliminować. Stąd moje pytanie, czy istnieje możliwość, aby ten zapis został zmieniony, poprawiony przez państwa? Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, panie ministrze. Pani przewodnicząca, szanowni posłowie, dokładnie jest odwrotnie. To znaczy nie można mówić o uznaniowości, natomiast można mówić o tym, że w dotychczasowych przepisach część organizacji była karana za niezawinione przyczyny, z niezawinionych przyczyn. Chciałbym mocno podkreślić, że minister jest tylko technicznie zobowiązany do ogłoszenia wykazu, natomiast ten wykaz faktycznie do tej pory powstawał w sytuacji takiej trudnej psychologicznie dla mnie. Z tego względu, że otrzymywałem 15 grudnia, chyba powinniśmy ogłosić wykaz, 15 grudnia otrzymywałem wykaz organizacji, które złożyły sprawozdanie do 15 sierpnia, czy lipca? 15 lipca. Datą graniczną była północ i były organizacje, które złożyły 23:59 ileś tam sekund, a były organizacje, które złożyły 0,001 sekundy i już się w wykazie nie mieściły. Oczywiście często to była wina tego, że w ostatnim momencie organizacje składały sprawozdanie. Często to się blokowało i mimo wysiłku ze strony organizacji okazywało się, że sprawozdanie zostało złożone po północy, a nie przed północą. Były też takie sytuacje całkowicie obiektywne, jak na przykład sąd rejestrowy zgubił dokumenty organizacji. Organizacja do nas przychodzi, pokazuje, że faktycznie sąd, przynieśli zaświadczenie z sądu, że to z winy sądu organizacja nie została zarejestrowana w terminie, natomiast minister nie mógł tego uwzględnić, bo nie ma żadnych możliwości. Stąd, tak jak mówię, zapis, który wprowadziliśmy i który tak naprawdę mówi, że w sytuacji, która nastąpiła bez winy organizacji albo z przyczyn od niej niezależnych, minister będzie mógł uwzględnić odwołanie i umieścić organizację w wykazie. Natomiast trudno mówić o uznaniowości z tego względu, że warunkiem zbierania 1% jest posiadanie statusu organizacji pozarządowej i to jest ważne. Natomiast w sytuacji, gdy organizacja pisze, że prowadzi ośrodek dla dzieci niepełnosprawnych, jeżeli nie będzie mogła w tym roku zbierać tego 1%, to zagrożone jest funkcjonowanie ośrodka, a minister nie jest w stanie uwzględnić niezawinionej przyczyny złożenia nie w terminie sprawozdania, to uważam, że sytuacja jest nie do przyjęcia. Wezmę na siebie z chęcią odpowiedzialność za to, żeby te decyzje były faktycznie niebudzące wątpliwości. Natomiast w sytuacji budzącej wątpliwość zawsze jest Rada Działalności Pożytku Publicznego, która ma zespół interwencyjny, jest przewodniczący zespołu i na pewno, jak znam przewodniczącego zespołu, zrobi hałas, jeżeli jakaś sytuacja będzie nieprzejrzysta. Witold Zakrzewski, Fundacja OPR. I tak jak pan minister wspomniał, ja jestem przewodniczącym zespołu interwencji Rady Działalności Pożytku. I chciałbym się odnieść do tego punktu trzeciego i zaproponować pewne rozwiązanie, które podda to kontroli społecznej. Proponowałbym, aby Wysoka Komisja rozważyła taką możliwość, aby ten punkt wnosił, że umieszcza się na liście organizacje pożytku publicznego, które wykażą, że nie mogły być umieszczone,
uzyskaniu opinii na przykład Rady Działalności Pożytku Publicznego. Wtedy unikniemy uznaniowości, bo ta uznaniowość jest. Po drugie, no tutaj nie ma trybu odwoławczego, bo co jeżeli minister pewnych organizacji nie uwzględni, mimo tego, że organizacje wykazały, że nie mogły złożyć. Co będzie? I dojdzie do tego, że tak naprawdę zepsujemy trochę tą formułę organizacji pożytku publicznego, gdzie są pewne standardy. Organizacja ma, bierze na siebie pewne obowiązki, które ma spełnić. I to spełnienie tych obowiązków trwa 7 miesięcy. No nie wyobrażam sobie, że nagle 20-30 organizacji z jakiegoś tam powodu nie złożyły sprawozdania na czas. To musi być naprawdę szczególny powód, żeby to nastąpiło. Najczęściej problemem są serwery Ministerstwa Pracy, gdzie po prostu przy takiej ilości sprawozdań składanych po prostu one nie są w stanie przerobić tego i to jest najczęściej wina tego, ale najczęściej było tak, że jeżeli były problemy, to był przedłużany ten termin, więc ja nie widzę tutaj konieczności wpisywania takiej rzeczy albo rzeczywiście zrobić tak, że wprowadzić pewną kontrolę społeczną i nie minister podejmuje ad hoc decyzję, bo ktoś przysłał, tylko najpierw musi uzyskać opinię, żeby rzeczywiście poddać to jakiejś kontroli. Witold Zakrzewski, Fundacja OPR. I tak jak pan minister wspomniał, ja jestem przewodniczącym Zespołu Interwencji Rady Działalności Pożytku. I chciałbym się odnieść do tego punktu trzeciego i zaproponować pewne rozwiązanie, które podda to kontroli społecznej. Proponowałbym, aby Wysoka Komisja rozważyła taką możliwość, aby ten punkt wnosił, że umieszcza się na liście organizacje pożytku publicznego, które wykażą, że nie mogły być umieszczone, po uzyskaniu opinii na przykład Rady Działalności Pożytku Publicznego. Wtedy unikniemy uznaniowości, bo ta uznaniowość jest. Po drugie, no tutaj nie ma trybu odwoławczego, bo co jeżeli minister pewnych organizacji nie uwzględni, mimo tego, że organizacje wykazały, że nie mogły złożyć. Co będzie? I dojdzie do tego, że tak naprawdę zepsujemy trochę tą formułę organizacji pożytku publicznego, gdzie są pewne standardy. Organizacja ma, bierze na siebie pewne obowiązki, które ma spełnić. I to spełnienie tych obowiązków trwa 7 miesięcy. No nie wyobrażam sobie, że nagle 20-30 organizacji z jakiegoś tam powodu nie złożyły sprawozdania na czas. To musi być naprawdę szczególny powód, żeby to nastąpiło. Najczęściej problemem są serwery Ministerstwa Pracy, gdzie po prostu przy takiej ilości sprawozdań składanych po prostu one nie są w stanie przerobić tego i to jest najczęściej wina tego, ale najczęściej było tak, że jeżeli były problemy, to był przedłużany ten termin, więc ja nie widzę tutaj konieczności wpisywania takiej rzeczy albo rzeczywiście zrobić tak, że wprowadzić pewną kontrolę społeczną i nie minister podejmuje ad hoc decyzję, bo ktoś przysłał, tylko najpierw musi uzyskać opinię, żeby rzeczywiście poddać to jakiejś kontroli. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, panie ministrze. Szanowna komisja, pani przewodnicząca, ja bym prosił, żeby dzisiaj przyjąć tą ustawę w pierwszym czytaniu z tego względu, że już jest okres składania sprawozdań finansowych, możliwości odliczania 1% i tak naprawdę w tej chwili rozpatrując tą zmianę ustawy, która, tak jak mówię, jest porządkująca, tak naprawdę decydujemy o tym, czy ileś organizacji będzie zbierać 1%, czy nie będzie zbierać. A mówię to z doświadczeń z poprzednich lat. W różnych latach od 2010 roku, kiedy ten przepis wszedł w życie, zawsze były organizacje, które z przyczyn obiektywnych nie złożyły w terminie sprawozdania. Czasami minister i poprzedni, ja kilka organizacji w tamtym roku, gdzie sprawa była ewidentna, uwzględniliśmy. Nie było z tego powodu skarg, mimo że tak naprawdę obracaliśmy się na granicy tych możliwości, jakie ustawa dawała. Uważam, że te zapisy, które są w tej chwili, wyczyszczą to, dadzą jednoznaczną interpretację i to minister będzie odpowiedzialny za to, czy uwzględnił, czy nie uwzględnił odwołania,
i będzie wiadomo, kogo za to winić. W tej chwili jest to robione mechanicznie. W sytuacji bardzo ewidentnej i poprzednik, i ja uwzględniliśmy kilka odwołań, natomiast chciałbym mieć podstawę prawną, żeby to było robione w sposób oficjalny, a nie nieoficjalny. Natomiast jak pan przewodniczący zespołu wie, organizacji, które szczególnie w 2010, to był pierwszy rok, które nie złożyły w terminie sprawozdania, często z przyczyn technicznych naprawdę było dużo i nie jest to problem ministra, jest to problem organizacji, że często mają problemy i to z przyczyn obiektywnych ze złożeniem w terminie sprawozdania. Natomiast dla wielu organizacji możliwość zbierania 1% jest naprawdę ważną sprawą. Po to wprowadziliśmy ten instrument, żeby służył organizacjom i tym działaniom, które są przez nich realizowane. Natomiast uważam, że biurokracja nie może tego blokować.